Dzisiaj Chrystus wybiera się na ucztę. I kiedy i my jesteśmy zaproszeni na imieniny, na wesele, to przeważnie gospodarze wskazują nam miejsce, gdzie mamy zasiąść. Zazwyczaj ludzie dobrze wychowani sami nie siadają do stołu na niewyznaczonym miejscu. Czekamy, aby ktoś nam to wskazał. I Chrystus dzisiaj w Ewangelii przypomina nam o takich zasadach i pokazuje ekonomię Bożego patrzenia, Bożej perspektywy, aby zasiąść na ostatnim miejscu. To ostatnie miejsce może dla nas wydawać się dziwne. No jak to? Przecież jestem dla jakiejś osoby może ważniejszy, jestem bliższy. Dlaczego mam być tym ostatnim? Świat uczy nas dzisiaj tego, abyśmy byli pierwsi, abyśmy byli najlepsi, aby ludzie nas widzieli, chwalili. Również nasze dobre uczynki. Chcę od razu wszystko pokazać, czy to przez internet, czy przez radio, telewizję, aby ludzie widzieli, jakże jesteśmy wspaniali, jakże działamy dla drugiego człowieka. A Chrystus dzisiaj pokazuje nam to ostatnie miejsce. W tej Bożej perspektywie to On sam udowodnił nam, że jest mistrzem rzeczy niemożliwych. Że to również On na drzewie krzyża, na tym drzewie, które zostało pohańbione, dla nas okazało się drzewem zbawienia. Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie to główne tajemnice naszej wiary. Dzisiaj wspominamy świętego Karola w liturgii Kościoła, to Karol Boromeusz, ale również i Karol de Foucault. Charles de Foucault, tak jak widać za moimi plecami, był zakonnikiem. To on, kiedy nawrócił się w 1886 roku, po burzliwej młodości udaje się do kratek konfesjonału, przystępuje do Komunii Świętej i przemienia swoje życie. Idzie głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie muzułmanom. Tam zostaje zamordowany na piaskach Sahary. Jego całe życie i pisma, które nam pozostawia, w szczególności list do Marcina z roku 1892, mówi nam o jego drodze. Być zawsze na ostatnim miejscu, być umiłowanym ostatnim miejscu, które na ziemi należało do Niego, do naszego Mistrza. Prosi swojego przewodnika duchowego o modlitwę, aby to miejsce odnalazł. Całe swoje życie poświęcił poszukiwaniu tego miejsca. I może dopiero przed śmiercią zrozumiał, że to ostatnie miejsce jest już zajęte. Zajęte przez Jego Mistrza, Jezusa Chrystusa. Bo to On tak bardzo uniżył się dla nas. I to miejsce zajął, przychodząc jako Boży Syn do nas na ziemię. Jeżeli jest we mnie jakaś myśl przeciwko drugiemu człowiekowi, jeżeli jest nuta zazdrości, niepewności, bluźnierstwa, jest to myśl tak naprawdę przeciw naszemu Panu i Zbawicielowi, przeciw Jezusowi Chrystusowi, bo to On powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Starajmy się zatem z czystego serca, z miłości do Boga, do drugiego człowieka, starać się być sługami dla siebie nawzajem. Nie oczekując nagrody i zapłaty, ale tą nagrodę i zapłatę oczekujmy od samego naszego Pana i Zbawiciela. Kiedy zasiądziemy do stołu na uczcie niebieskiej, i On sam powie, mistrzu, przyjacielu, wezwie Cię po imieniu, przesiądź się wyżej, wejdź do mojego królestwa. Mój Ojcze, powierzam się Tobie, uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże, Twoje ręce powierzam ducha mego z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce.
nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim ojcem. Błogosławiony Charles de Foucault.